Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze, chciałbym zapytać, czy stare dowody osobiste będą musiały być wymieniane? Na jaki okres czasu będą wydawane nowe dowody osobiste? I chciałbym też się zorientować, pan poda nazwę firmy, która nie dotrzymała tego terminu wprowadzenia tego systemu od 1 stycznia 2015 roku. I jeszcze jedno pytanie. Jeżeli nie będzie w nowych dowodach adresu zamieszkania, to na podstawie jakiego dokumentu będziemy się na przykład meldować w hotelach, gdzie wymagane jest podanie adresu zamieszkania? Dziękuję bardzo.